Świrski TV. Jesteśmy w Palladium. Pan profesor Wiesław Binięta. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, gorąca obrady, gorąca sala, aplauz publiczności, bo tu są przyjaciele na sali, prawda? Ci, którzy cieszą się tym, co pan robi, no w tym sensie, że wreszcie katastrofa smoleńska, tak zwana katastrofa smoleńska jest badana, w przeciwieństwie do tego, co robi rząd polski. Jak pan odbiera te wyrazy sympatii, które pana spotykają? No jest mi oczywiście bardzo miło. Byłem dzisiaj w Krakowie, tam tak samo był aplauz i ludzie mieli łzy w oczach i zakończyli całe spotkanie na stojąco z hymnem narodowym. Bardzo, bardzo wzruszające. No i tak samo tutaj w Palladium widać, że to są ludzie, którzy pozytywnie się do mnie odnoszą. Jest to no, miłe, bo spodziewałbym się, że za moją pracę, którą przecież robię dla dobra publicznego, pro publico bono, nie oczekując żadnych nagród ani zapłaty, miło jest, jeżeli ktoś powie dziękuję i uśmiechnie się pozytywnie. Oczywiście nie uciekam od dyskusji merytorycznych, jeżeli są naukowcy, a są na pewno, którzy mają jakieś merytoryczne pytania, to w sposób kulturalny można je przedyskutować i ja zachęcam wszystkich tych, którzy mają jakieś obliczenia, aby pokazali mnie, jeżeli one inaczej pokazują, czy innymi słowy dochodzą do, zmuszają ich do dojścia do innych wniosków. No, pierwszy raz zachęciłem, że tak powiem, stronę Komisji Millera i Maku, aby podzieliła się ze mną swoimi wynikami. Przy czym wyniki to jest ten ostateczna rzecz, prawda? Ja nie proszę ich o tak zwane pliki czy tam jakieś inne cuda. Było coś takiego, że żądano od pana nam wsadu, prawda? Tak, no więc ja tych wsadów to mam całą masę, także musiałbym im dawać wiele ich, a poza tym do tego, żeby te wsady użyć, to trzeba mieć licencję tego programu. Także takich rzeczy się nie daje, po prostu to jest wbrew prawu. Mi nie wolno tego dawać. Ja daję wszystkie informacje, które nawet student trzeciego roku może mechaniki powinien być w stanie użyć i zrobić taki identyczny model. Zresztą można to porównać, ponieważ jest raport profesora Roberta Bortieri, który zrobił bardzo podobną pracę dla samolotu Constellation. I jakby ktokolwiek chciał porównać, jakie informacje są w tym raporcie i porównać z tym, jakie informacje ja zawieram w swoich prezentacjach, to by się okazało, że ja zawieram całą masę dokładniejszych informacji, których normalnie nie podaje się, bo każdy naukowiec chce trochę dla siebie zostawić, żeby móc następną publikację zrobić i tak dalej. Ja wszystko pokazuję. Panie profesorze, pan pokazuje no, pracę naukową, taki paper, prawda, naukowy, natomiast po pierwszej wizycie pańskiej, gdy tutaj też w Palladium było prezentowane te wyniki, rzuciła się na pana sfora medialna, tak to można nazwać. Przecież to są ludzie z wyższym wykształceniem także, oni mają formalne uniwersyteckie wykształcenie. Z tego, co widać, oni nie rozumieją, czym jest hipoteza badawcza, którą się przedstawia do dyskusji, prawda? W związku z czym można wytłumaczyć w ogóle tego rodzaju podejście? Czy to jest brak standardów naukowych, czy to jest tylko i wyłącznie nauka uniwersytecka, która jest propagandą? No trudno mi to wytłumaczyć, bo są przecież ludzie tutaj w tym kraju, którzy mają takie same wykształcenie właśnie uniwersyteckie i oni doskonale wiedzą, jak, co to znaczy papier naukowy. Miałem przyjemność pokazywania swoich wyników w zamkniętej sali spotkaniu z pracownikami naukowymi, z profesorami habilitowanymi. Było ich chyba z 50 na Politechnice Warszawskiej i to było w maju ubiegłego roku. Mieliśmy pytania, odpowiedzi, dyskusje, tak jak normalnie się to przeprowadza. Ogólne wrażenie było w efekcie tego bardzo pozytywne, więc poprosiłem ich, a czy panowie mogliby powiedzieć to na zewnątrz tego pokoju. No i dowiedziałem się, panie profesorze, pan nie rozumie.
Tu my nie możemy tak zrobić. Albo nasze dzieci stracą pracę, albo to, albo tamto. Nawet nie boją się o siebie, o swoje dzieci się boją. To jest bardzo przykre, że w kraju, który uważa, że ma demokrację i w środku Europy, żeby tego typu sytuacja była. Ja nawet w Chinach będąc, a tam byłem zaproszony w sierpniu ubiegłego roku, stwierdziłem, że pracownicy naukowi mają więcej swobody, chociaż jest to kraj komunistyczny, niż tutaj Polska oferuje swoim pracownikom naukowym. No oczywiście w Stanach Zjednoczonych ja mam bardzo dużo swobody. Jako profesor akademicki nie ma nikt prawa mi powiedzieć, co mogę robić, albo co powinienem robić, albo czego mi nie wolno robić. Gdyby mój rektor, czy jakikolwiek kolega w ogóle z taką sugestią do mnie przyszedł, to by stracił pracę. Na tym rzecz polega, że każdy pracownik naukowy ma pełną swobodę doboru swoich tematów naukowych, tak długo jak edukuje swoich doktorantów, tworzy stopnie magisterskie, które są bronione, stopnie doktoranckie, które są bronione, a bronione to nie jest po kryjomu, tylko jest to komisja, która wysłuchuje takiego doktoranta i albo akceptuje, albo nie. Czyli to jest pewna ranga pracy, oryginalność tej pracy, wymogi, które każda praca doktorska musi spełnić. A ja w czasie swojej kariery już mam 30 doktorów, których i magistrów, których prowadziłem i którzy z sukcesem pracują w tej chwili dla NASA, NASA Langley, NASA Glenn, dla GE w kilku przy silnikach odrzutowych i przy pracy naukowej i w największych firmach i uniwersytetach na całym świecie. Gdyby oni nie zrobili pracy dobrej rangi, to by takiej pracy nie dostali. Czyli praca naukowca to jest praca w wolności, a nie w jakichś zewnętrznych skrępowaniach, które powodują, że on nie może powiedzieć prawdy. Prawda? Przysięga doktorska to jest przysięga prawdy. To jest konieczność. Jeżeli pracownik naukowy nie ma możliwości właśnie takiego swobodnego myślenia, to nie będzie kreatywny. Jak nie będzie kreatywny, to w efekcie kraj, dla którego ten pracownik przecież pracuje, szczególnie inżynierowie pracują dla rozbudowy technologii, która jest bardzo konieczna do ekonomii, do gospodarki każdego kraju. Dlatego właśnie Stany Zjednoczone robią tak zwany drenaż mózgów. To oni nie robią to z łaski, że tak powiem, że przyjmują ludzi z innych krajów, dają im możliwości po ciężkiej pracy przecież uzyskanie właśnie takiej pozycji profesorskiej. Trzeba tam walczyć o każdy dolar fundowany dla swojej grupy naukowej. Jest zawsze konkurencja, ale musi być swoboda. No i co? I mamy wtedy efekty, że technologia jest tam budowana. W moim wypadku miałem przyjemność pracować przez wiele lat nad nową technologią materiałów kompozytowych, które zostały wybrane i użyte przez właśnie General Electric do nowego silnika GenX, który z kolei został wybrany przez Boeing do samolotu Dreamliner. Jest to wielka satysfakcja dla mnie oczywiście, kiedy moja technologia jest w praktyce używana, ale również właśnie dla moich doktorów czy doktorantów, którzy pracują nad tą technologią. I tak się składa, że ci właśnie, którzy pracowali nad tą technologią, zostali szybko przyjęci do pracy właśnie do tych firm, bo te firmy chcą całą wiedzę, nie tylko serwis danej osoby, ale całą wiedzę zdobyć. Jest to oczywiście walka o najlepsze talenty. Także ja korzystam z tego teraz jako profesor, bo znowu następne generacje mózgów, że tak powiem, przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych, które jest krajem atrakcyjnym, oferują najwięcej swobody, najwięcej możliwości
na całym świecie, dlatego te propozycje atrakcyjności spowodują, że najbardziej zdolni ludzie przyjeżdżają tam. Także ja korzystam z tego teraz. Panie profesorze, długo moglibyśmy jeszcze o tym rozmawiać. Jedno pytanie. Katastrofa smoleńska w obrazie, jaki pokazuje MAK i Komisja Millera, publiczny dla świata, pokazuje, że mamy pilotów idiotów i kraj, któremu nie można dać nowoczesnej technologii. To jest wstrząsające, cały ten obraz, który się wyłania w oczach przeciętnego Amerykanina, czy Anglosasa, czy kogokolwiek, kto w nowoczesnej cywilizacji funkcjonuje. Musimy z tym walczyć, już nie mówiąc o takich przesądach jak polskie obozy koncentracyjne. Pan profesor przystąpił do Reduty Dobrego Imienia. Jaka była motywacja? No, ja staram się wspomóc, jak widzę jakiś dobry pomysł, to po prostu podpisuję się pod nim. Nie mogę oferować dużo więcej, niż, bo jestem dość zapracowany przed swoimi tematami, ale przynajmniej mogę poprzeć i powiedzieć, to jest dobry pomysł. Warto w nim uczestniczyć. Czyli popiera pan Redutę Dobrego Imienia? Tak, popieram Redutę Dobrego Imienia i wzywam wszystkich ludzi dobrej woli, aby włączyli się w dobre pomysły, jakim przykładem jest Reduta Dobrego Imienia. Bardzo dziękuję, panie profesorze.